Twoje życie jest zapisane niezmywalnym markerem. Nie cofniesz się, by zmazać przeszłość. Nie poprawisz popełnionych błędów. Niewykorzystane okazje już dawno przepadły. W chwili, gdy moment dobiega końca, twój los jest już rozstrzygnięty. Ale gdy przyjrzysz się trochę bliżej, zobaczysz, że tusz tak naprawdę nigdy nie wysycha na żadnym z naszych doświadczeń. Im dłużej im się przyglądasz, tym bardziej mogą zmieniać znaczenie. Kleksos. Sztuka rozpamiętywania. Są sposoby patrzenia na przeszłość, które wykraczają poza nostalgię i żal. Stawianie pytań, które wzbogacają doświadczenie nawet już po fakcie. Rozwodzenie się nad przeszłością to nowa perspektywa po latach. Uzupełnianie kolejnych luk. Utrzymywanie wspomnienia przy życiu jako coś więcej niż koślawe karykatury. Pozwala sprawiedliwie spojrzeć na bolesne przeżycia, nazwać rzeczy po imieniu. Czas jest najpotężniejszą siłą działającą we wszechświecie. Dzięki niemu olbrzym może stać się kimś zupełnie ludzkim, kto po prostu stara się przetrwać. Czas może powiedzieć ci, co naprawdę czułeś do kogoś, choć wtedy sam nie potrafiłeś tego nazwać. Może pokazać ci twoje dziecięce marzenia w kontekście dorosłych obowiązków. Przekształcić powszechną jednomyślność w żenującą modę. Może ukazać niedoskonałości związku, który niegdyś wydawał się absolutnie idealny. Lub utrzymać przyjaźń dzięki samym myślom o kimś, kogo możesz już nigdy nie zobaczyć. Może z największego wstydu uczynić źródło twojej największej siły. A z największej dumy uczynić coś strasznie trywialnego, co zrobiłeś z całkowicie złych powodów. Albo też sprawić, że to, co wydawało się końcem świata, stało się po prostu kolejnym etapem życia. Mimo to historia to ciągle w większości puste strony, więc jesteśmy skazani, by ją powtarzać. Jednak ciągle jest warta naszej uwagi, jeśli może przybliżyć nas do prawdy. Może rozwodzenie się nad przeszłością nie jest takie złe. Może warto zanurzyć się we wspomnieniach i ponownie włożyć trochę wysiłku w to, co już się stało. Może powinniśmy myśleć o wspomnieniach jako o dziełach sztuki, gdzie dzieło zaczyna się wraz z pierwszymi kroplami farby na płótnie. Pamiętajmy, dzieło nigdy nie zostaje ukończone, co najwyżej porzucone.